witam wszystkich przybyłych, przybyłe Trówny i... Są najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce na terenie miasta i gminy, w których uczestniczy Zarząd Miejsko-Gminny. Spotkanie noworoczne, następnie w miesiącu lutym odbywamy co roku turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje miejsko-gminne, następnie eliminacje powiatowe. W miesiącu maju corocznie odbywają się spotkania z okazji Dnia Strażaka połączone z jakimś leciem jednostki. W miesiącu czerwcu zawsze odbywają się zawody sportowo-pożarnicze na terenie miasta i gminy. Miesiąc wrzesień, październik to są zawody powiatowe czy zawody wojewódzkie. A oprócz tego cały szereg imprez, uroczystości różnie odbywa się w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Ja jak zawsze strażakom życzę szczęścia, bo jest to bardzo odpowiedzialna służba, szczęścia i przede wszystkim zdrowia i wyrozumiałości rodzin. Zresztą co powiedziałem, wyrozumiałości rodzin za to, że ich często nie ma w domu, no i uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, narażając własne życie i zdrowie kosztem pomocy bliźniemu, kosztem pomocy drugiemu człowiekowi. Chcę serdecznie podziękować, jak i również życzyć na 2018 rok wszystkim druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie Ostrzeszów. Podziękować za trud i wkład pracy, który w 2017 roku był ich udziałem. Jednocześnie życzyć wszystkiego najlepszego w 2018 roku. Zdrowia, pomyślności, szczęścia nie tylko dla druhów strażaków, ale dla członków ich rodzin. Wszystkiego najlepszego.